Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszej konferencji takiej prasowej zorganizowanej w Starostwie Powiatowym. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu własnym oraz wicestarosty pana Alberta Peleca. Dzień dobry. Z założenia, kiedy zaczęliśmy pracę, chcieliśmy informować społeczeństwo szeroko o tym, co się dzieje i co będzie się działo w Starostwie Powiatowym. I myślę, że jest to na bieżąco już realizowane poprzez nasze strony internetowe oraz portal społecznościowy. I tutaj wielkie podziękowania do działu promocji, że te wszystkie informacje systematycznie są przekazywane. Natomiast raz na jakiś czas będziemy organizować również takie podsumowania naszej pracy. Dzisiejsza data nie jest przypadkowa, ponieważ dokładnie dzisiaj mijają 3 miesiące, od kiedy zasiedliśmy w swoich gabinetach i chcielibyśmy króciutko podsumować ten 3-miesięczny okres pracy, to co się wydarzyło i jakie mamy plany na najbliższą przyszłość. Myślę, że zaczniemy od tych inwestycji, które w tej chwili już są realizowane. I pierwszą rzeczą, o którą byśmy tutaj chcieli Państwa poinformować, to jest budowa zakładu opieki leczniczej. Inwestycja, która jest prowadzona przez Powiat Kościański, na którą pozyskano dofinansowanie w wysokości 9 milionów 980 tysięcy z Rządowego Funduszu Polski Ład. Natomiast całość inwestycji to ponad 13 milionów złotych. Inwestycja rozpoczęła się w maju od rozbiórki starego zakładu. W tej chwili prace są kontynuowane. Docelowo budynek ma być oddany pod koniec października 2025 roku. Budynek, w którym będziemy mieli naprawdę godne warunki opieki nad osobami chorymi. Budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem. W części na pierwszym piętrze będą znajdowały się łącznie 12 pokoi dwuosobowych, 3 pokoje jednoosobowe, łącznie 27 miejsc. Pomiędzy poszczególnymi pokojami będą węzły sanitarne w postaci łazienek. Na tym pierwszym piętrze również znajdą się izolatka, pokój pielęgniarki, gabinety lekarskie oraz pomieszczenia socjalne. Na pierwszym piętrze natomiast zlokalizowane będą gabinety fizjoterapii, terapii zajęciowej, pokój administracji oraz pokój dziennego pobytu. Natomiast w piwnicy będą magazyny, będą brudowniki, będą część depozytowa, będzie część techniczna i będą również szatnie i pomieszczenia techniczne. Łączna kubatura to 1700 metrów kwadratowych. Do dyspozycji pacjentów będzie również taras, także to miejsce będzie naprawdę przyjazne dla pacjentów. Na tą chwilę prace wyglądają w sposób następujący. Mamy wykopany otwór, w którym będą zalewane fundamenty. Niestety w związku z tym, że nie wszystko da się przewidzieć na etapie projektowym, okazało się, że jedna ze ścian starego budynku jest częścią kaplicy. W związku z tym niestety na chwilę prace zostały wstrzymane. Natomiast po wykopaniu, odkopaniu starej piwnicy też okazało się, że grunt, który znajduje się, jest mało stabilny, w związku z tym musimy tutaj wprowadzić projekt zastępczy, który już jest na finiszu i będziemy dalej tą pracę kontynuować. Termin końcowy nie jest zagrożony, natomiast ten czas, kiedy w tej chwili tam prace budowlane nie są toczone, wykorzystali archeolodzy na swoje prace, zostały odkryte fragmenty murów obronnych, zostały odkryte również mnóstwo artefaktów z okresu średniowiecza. Także myślę, że ten czas nie został całkowicie stracony.
Szanowni Państwo, kolejną flagową inwestycją, która odbywa się na terenie szpitala, jest termomodernizacja budynku tzw. starej chirurgii. Jest to budynek, w którym na co dzień mieści się oddział rehabilitacyjny. Uważamy, że jest to inwestycja bardzo potrzebna. Ona bardzo zmieni wizerunek szpitala, szczególnie od zewnątrz. Jest to inwestycja, którą tak naprawdę realizuje Szpital Kościański przy udziale i wsparciu finansowym budżetu powiatu kościańskiego. To wsparcie ze strony budżetu powiatu kościańskiego wynosi 1 300 000 zł. Ponad 939 000 zł pochodzi z budżetu szpitala, a pozostała kwota, czyli 2 543 000 jest sfinansowana z dotacji pożyczkowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Generalny remont obejmuje tak naprawdę wszystkie kondygnacje od piwnicy aż po dach. W ramach remontu zaplanowano między innymi wymianę dachu, będzie ułożona nowa dachówka karpiówka, stary opadający tynk zostanie skuty, zostanie budynek docieplony. Zostaną wyremontowane wszystkie stropy, wymieniona będzie stolarka okienna oraz drzwiowa. Zostanie zmodernizowana instalacja ciepłej wody użytkowej poprzez włączenie jej do nowego źródła układu hybrydowego. W ramach remontu wewnątrz budynku zaplanowana jest modernizacja sal chorych, sanitariatów pomieszczeń, personelu medycznego. Na poddaszu powstanie świetlica dla pacjentów. Warto też tutaj dodać, że na każdy z dwóch pokoi będzie przypadała jedna łazienka, co znacznie podwyższy standard korzystania z oddziału rehabilitacyjnego naszych pacjentów. Warto dodać, że tutaj pobyt tych pacjentów to nie jest pobyt jedno-dwudniowy, a jest to często pobyt kilkutygodniowy i bardzo nam zależy na tym, żeby stworzyć tą taką atmosferę, chociaż która w minimalnym stopniu będzie tą atmosferę domową przypominała, tak aby ten pobyt tych mieszkańców był w jak najlepszych, komfortowych warunkach. Na chwilę obecną można powiedzieć, że prace są bardzo zaawansowane. Termin zakończenia prac jest przewidziany na koniec kwietnia 2025 roku. Na chwilę obecną w związku z prowadzonymi remontami oddział rehabilitacyjny jest zawieszony do końca roku i wiadomo, że z początkiem roku ten okres zostanie wydłużony o kolejne kilka miesięcy, tak aby inwestycja mogła tutaj przebiegać bez zakłóceń. Ja myślę, że też tutaj taką klamrą dla obu inwestycji, które się dzielą na terenie szpitala, będą takie podziękowania dla wszystkich zaangażowanych, zarówno pracowników szpitala, Urzędu Starostwa, Urzędu Miasta Gminy Kościan, za naprawdę opracowanie takiego planu wykonania tych wszystkich robót, żeby odbywało się to z jak najmniejszym negatywnym skutkiem dla mieszkańców Kościana, ale także dla pacjentów korzystających z usług szpitala. I tutaj w tym momencie myślę, że możemy wyrazić swoją wdzięczność, zaangażowanie wielu naprawdę merytorycznie przygotowanych ludzi, którzy zrobili świetną robotę w zakresie planowania tych robót. Kolejne rzeczy, którymi byśmy tutaj chcieli się z Państwem podzielić, to inwestycje drogowe. Zaczniemy od przebudowy ulicy Łąkowej w Kościanie. Jest to inwestycja, która została już zakończona. Koszt blisko 6 milionów złotych, z czego większość środków pochodziła z Funduszu Rozwoju Dróg, blisko 2 miliony 800 również z powiatu kościańskiego i tutaj uzyskaliśmy również wsparcie z miasta Kościana w wysokości 1 miliona złotych. Inwestycja, która była prowadzona przez firmę Drogbrud, myślę, że bardzo szybko, sprawnie przeprowadzona, mimo dość sporego zakresu tych prac, ponieważ inwestycja ta składała się z 4 etapów. To było wybudowanie ronda, położenie nowej nawierzchni bitumicznej, powstanie ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodnika i powstanie wyniesionego przejścia dla pieszych. Więc dość spory zakres prac, ale też bardzo szybko, sprawnie wykonane. Oczywiście wszystkie remonty dróg wiążą się z pewnymi utrudnieniami dla mieszkańców. Przez pewien czas niestety wyłączony był wiadukt na ulicy Młyńskiej. No ale cóż, jeżeli chcemy mieć
dobrze skomunikowane miejsca w naszym powiecie, czasami też te utrudnienia muszą być, natomiast firma tutaj Drogbud naprawdę wykazuje się naprawdę dużym zaangażowaniem sił i środków, aby te inwestycje były bardzo szybko prowadzone. Kolejną naszą inwestycją drogową jest inwestycja polegająca na budowie ścieżki rowerowej w gminie Śmigiel z miejscowości Mrownica w stronę miejscowości Śmigiel. Jest to nowa asfaltowa droga rowerowa, która będzie miała około 2 km długości przy szerokości 2 metrów. Koszt budowy tej drogi to 993 tysiące złotych, z czego ponad 795 tysięcy złotych pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny powiatu kościańskiego wyniesie 20% całej kwoty, czyli ponad 198 tysięcy złotych. Przy kwestiach finansowych myślę, że też tutaj warto zaznaczyć, że swoją deklarację wsparcia tej inwestycji ogłosiła również pani Małgorzata Adamczak, burmistrz miasta i gminy Śmigiel, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Wykonawcą tej inwestycji jest firma usługowo-remontowa Jarbud. To jest firma z Widziszewa. I tutaj zakończenie prac, tak naprawdę myślimy, że termin nie jest zagrożony, jest to termin przewidziany na dzień jutrzejszy i z tego co wiemy, tak właśnie się to zakończy. Kolejna inwestycja prowadzona przez tego samego wykonawcę Jarbud. Jest to rozbudowa drogi Czarkowo-Widziszewo, etap pierwszy. Jest to odcinek blisko 3 km od miejscowości Czarkowo do wiaduktu przed Widziszewem. Jest to inwestycja przewidziana na zakończenie na 25 października tego roku. Całość inwestycji to 5 291 tysięcy. W inwestycji tej zostanie wymieniona, poszerzona nawierzchnia. Poprowadzona również zostanie ścieżka rowerowa oraz będzie oświetlenie ścieżki rowerowej w części zabudowanej miejscowości Czarkowo. Tutaj też byśmy chcieli uspokoić mieszkańców, że termin tej inwestycji nie jest zagrożony. Być może w tej chwili na tej budowie zbyt dużo się nie dzieje, ale wykonawca nas zapewnia, że do 25 października inwestycja zostanie zakończona. Kolejną inwestycją, która toczy się na terenie powiatu kościańskiego, jest rozbudowa drogi Szczodrowo-Sierakowo. Łączna długość rozbudowywanej drogi wynosi około 1,5 km. Koszt to blisko 4 744 000 zł, z czego 2 846 000 złotych powiat pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe koszty w wysokości prawie 1 900 000 zł zostaną sfinansowane w połowie z budżetu powiatu kościańskiego oraz budżetu gminy Kościan, która wspiera tą inwestycję. Wykonawcą, podobnie jak w przypadku ulicy Łąkowej oraz Poznańskiej, jest firma Drogbud z Gostynia. Zakres remontu, pokrótce mówiąc, to poszerzenie jezdni do 6 metrów. Poza obszarem zabudowanym powstaje nowa droga rowerowa o szerokości 2 metrów. W terenie zabudowanym chodniki o szerokości 2 metrów, utwardzone zjazdy, zatoka parkingowa powstanie w Sierakowie oraz zostanie wybudowana i przebudowana kanalizacja deszczowa oraz przebudowane zostanie oświetlenie uliczne w Sierakowie. Tutaj termin prac też nie jest zagrożony i zakończenie prac jest przewidziane na 11 października tego roku. Kolejna inwestycja, która w tej chwili chyba dostarcza najwięcej problemów mieszkańcom, to remont ulicy Poznańskiej. Te problemy wiążą się z tym, że częściowo ulica Poznańska jest wyłączana z ruchu, ale jest to remont na odcinku ponad 2 km w centrum miasta, więc no niestety te utrudnienia będą jeszcze przez chwilę występowały. Wykonawcą firma Drogbud. Tutaj te prace rozpoczęły się w lipcu 2024 roku i zostały etapowane na kilka etapów. Pierwszy etap to remont od skrzyżowania z ulicą Gostyńską do ronda, następnie od ronda w kierunku naszej galerii handlowej i od galerii handlowej do starej piątki. W tej chwili na każdym z tych odcinków toczą się prace. Od dzisiaj lana jest masa na odcinku od skrzyżowania do ronda i myślę, że ten proces w ciągu najbliższych 2 dni zakończy się. Następnie wykonawca będzie przechodził na kolejne odcinki. Koszt całkowitej tej inwestycji to 4 268 tysięcy, z czego 2 407 tysięcy
Powiat Kościański pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu Kościańskiego. Zakres tych prac, wymiana zniszczonej podbudowy jezdni, nowa masa bitumiczna, wymiana pokryw, krat i ścieków. Dodatkowo takim etapem czwartym, który jakby był, jest poza tą inwestycją przetargową, będzie remontowany fragment również drogi od ronda w kierunku wiaduktu. To będzie odcinek około 100-150 metrów w celu zniwelowania tamtych również uszkodzeń jezdni. Termin niezagrożony, do końca sierpnia wykonawca gwarantuje, że ten odcinek będzie wykonany. Szanowni Państwo, mówiąc o inwestycjach drogowych, nie można tutaj pominąć inwestycji, w której Powiat Kościański jest partnerem gminy Czempiń. Jest to realizacja projektu drogowego. W styczniu 2024 roku jako partner, Powiat Kościański jako partner wsparł gminę Czempiń przy ubieganiu się o środki w ramach działania 301 Rozwój Zrównoważonej Mobilności Miejskiej programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na rok 2021-2027. Gmina Czempiń otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 20 933 tysięcy złotych. I warto tutaj zaznaczyć, że łączna wartość tego projektu wyniosła ponad 30 milionów złotych. I na uwagę zasługuje tutaj fakt, że był to najwyżej oceniony projekt, który dostał największe wsparcie. W tym wypadku Powiat Kościański wesprze gminę Czempiń przy realizacji inwestycji kwotą 2 milionów 100 tysięcy złotych. Inwestycja polega na realizacji 16 inwestycji, które zakończą się w połowie 2026 roku. Są to między innymi drogi rowerowe z Czempinia do Borowa, z Borowa do Gorzyczek, z Borowa do Gorzyc, droga Piechanin-Głuchowo, rozbudowa rowerowej obwodnicy Czempinia wzdłuż Olszynki w kierunku boiska UKS AS oraz rodzinnych ogródków działkowych. Zostanie też przebudowany chodnik między innymi z dopuszczeniem ruchu rowerowego w miejscowości Jasień. Na uwagę zasługuje również fakt, że w Czempiniu rozbudowany będzie węzeł przesiadkowy. Powstanie 50 miejsc parkingowych w stylu park and ride, 28 stanowisk, 20 stanowisk na rowery oraz hulajnogi. Powstaną 3 stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacja ładowania rowerów i hulajnóg. W tym samym naborze partnerem Powiat Kościański był również dla gminy Kościan. I tutaj udało pozyskać się przez gminę Kościan dofinansowanie na te zadania w kwocie 22 milionów złotych. Przepraszam bardzo, inwestycja cała to 22 miliony złotych, natomiast pozyskana dotacja to ponad 15 milionów złotych. Powiat Kościański tutaj będzie partycypował w tych kosztach do wysokości 3 milionów 900 tysięcy złotych. W sumie powstanie ponad 9 km ścieżki rowerowej, w tym 2,2 km chodnika z dopuszczeniem do ruchu rowerem. Ścieżki te rowerowe powstaną na terenie gminy Kościan i najdłuższy odcinek to będzie pobudowanie ścieżki rowerowej na odcinku Nacław-Gryżyna oraz ścieżki rowerowej Kiełczewo-Bonikowo. Dodatkowo powstaną również 2 węzły przesiadkowe. Będzie to węzeł przesiadkowy w Starych Obłożyskach oraz w Widziszewie. Myślę, że długo oczekiwana inwestycja, która znowu wzbogaci naszą infrastrukturę o kolejne kilometry ścieżek rowerowych bezpiecznych. Tutaj też trzeba wspomnieć, że część tych ścieżek będzie oświetlonych, także myślę, że mieszkańcy w bezpieczny sposób będą mogli skorzystać z tego alternatywnego sposobu poruszania się, czyli przesiądą się z samochodów na rowery, a dodatkowo te punkty przesiadkowe, o których tutaj była mowa już wcześniej, czyli w Czempiniu, w Starych Obłożyskach oraz w Widziszewie, być może zachęcą osoby, które poruszają się pociągiem na linii kolejowej, na trasie Poznań-Wrocław, aby przyjechać do naszego pięknego powiatu, przesiąść się na rowery i rozwiedzać. Czyli rozumiem, teraz dalsza część moja, tak? Tak. Oświata. Oświata, tak. To przechodzimy do kolejnego tematu. To są sprawy związane z oświatą i z pomocą społeczną.
Jak Państwo dobrze wiedzą, jest zbudowane Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych imienia Franciszka Ratajczaka w Kościanie. Można powiedzieć, że inwestycja jest już zakończona. Budynek stoi. W tej chwili jesteśmy na etapie odbiorów. Budowa to, koszt samej budowy to blisko 8 milionów złotych. Starostwo Powiatowe w Kościanie pozyskało na ten cel wsparcie finansowe z Funduszu Polski Ład. Na tą chwilę budynek jest już wybudowany. Jest to budynek, który ma dwie kondygnacje, w sumie ponad 1100 metrów kwadratowych. W budynku będą znajdowały się na parterze zaplecze sanitarne, pomieszczenia techniczne, kotłownia, korytarz z holem. Znajdą się przede wszystkim nowoczesne pracownie nauki zawodów. Będą to pracownia CNSN wraz z pracownią komputerową, pracownia budowlana, spawalnicza oraz dwie pracownie obróbki ręcznej. Na piętrze budynku znajdą się pracownie fryzjerska, mechatroniczna, elektryczna, rysunku technicznego oraz gazownictwa. Oraz na tym piętrze będzie zlokalizowany sekretariat, gabinet kierownika oraz pokój nauczycielski. I z tego piętra będzie łącznik, który będzie łączył ze starym budynkiem szkolnym. Spodziewamy się, że wrzesień to jest ten czas, kiedy wszystkie odbiory zostaną już dokonane. Uda nam się też przenieść część pracowni ze starych warsztatów właśnie do tego nowego centrum i początek października optymistycznie, a pesymistycznie myślę, że w połowie października wszystkie pracownie będą już oddane do użytku i młodzież będzie mogła z nich korzystać. Szanowni Państwo, kolejną wielką rzeczą, która się działa praktycznie od pierwszego dnia, kiedy objęliśmy stanowiska starosty i wicestarosty, jest tematyka związana z budową nowej siedziby warsztatów terapii zajęciowej. To co prawda jest temat, który się toczy już od 2018 roku, a mianowicie jeszcze w poprzedniej kadencji toczyły się rozmowy dotyczące najpierw pozyskania gruntu, który jak wiemy dzięki tutaj uprzejmości gminy Śmigiel i Rady Miejskiej udało się pozyskać od gminy Śmigiel właśnie. I był to, można powiedzieć, taki pierwszy krok i kamień milowy w stosunku do tego, żebyśmy przeprowadzili kolejne kroki polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej. Jak wiemy, przy partycypacji samorządów powiatu kościańskiego tą dokumentację udało się wykonać, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. I tak naprawdę w dniu 7 maja, kiedy obejmowaliśmy stanowisko, naszą pierwszą decyzją był fakt o przystąpieniu do starania się o napisanie wniosku i wystartowania w konkursie i złożenia wniosku tak naprawdę w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. To jest działanie 6-10, aktywna integracja. Jest to konkurs, dzięki któremu wierzymy, że uda nam się pozyskać środki na budowę nowej siedziby warsztatów terapii zajęciowej. Oczywiście pisanie tego wniosku było poprzedzone spotkaniami z samorządowcami przy ustaleniu ewentualnej deklaracji przy partycypacji przy budowie, pokryciu kosztów przy budowie nowej siedziby warsztatów terapii zajęciowej w Śmiglu. Mamy taką deklarację ze strony gminy Śmigiel, gminy miejskiej Kościana, gminy wiejskiej Kościana oraz gminy Przemęt. Także w tej chwili czekamy na pierwszą ocenę merytoryczną naszych wniosków i ewentualnie spodziewamy się, że pod koniec roku będzie rozstrzygnięcie. I mamy nadzieję, że będziemy w stanie się tutaj podzielić bardzo dobrą wiadomością o tym, że ta nowa siedziba jest budowana. Warto wspomnieć, że ta nowa siedziba będzie w stanie pomieścić 50 uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Jest to bardzo pilna potrzeba w przypadku naszych mieszkańców i myślę, że bardzo uzasadniona społeczna. Koszt tej inwestycji to około 10 milionów złotych. Tutaj też należy zaznaczyć, że kwota, jaką możemy pozyskać, to blisko 95%, więc mówiąc kolokwialnie, jest się o co bić. Będąc przy tematyce oświaty i pomocy społecznej, warto tutaj również wspomnieć, że w tym roku nagrody zostały wręczone dla sportowców oraz dla trenerów. Zarząd Powiatu Kościańskiego przyznał nagrody finansowe 46 sportowcom i 7 trenerom oraz dodatkowo 3 sportowców otrzymało wyróżnienie. Tutaj również w ramach naszych konkursów ofert odbył się nabór
na wakacje na sportowo, można powiedzieć ta edycja letnia. Wpłynęło blisko 27 wniosków na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Wsparcie otrzymało łącznie 24 zadania o łącznej kwocie 50 tysięcy złotych. Kolejna z inwestycji, które są czynione, to inwestycje w odnawialne źródła energii. Jest to sprawa nam bardzo bliska. Raz, że tak naprawdę pozostawiamy coraz mniejszy ten ślad węglowy. Natomiast dwa, nie ukrywamy tego, również pobudowanie instalacji fotowoltaicznych zmniejsza koszty utrzymania naszych budynków. I udało nam się tutaj pozyskać kilka dotacji. Pierwsza jest to dotacja w wysokości 97 178 zł. Błękitna Zielona Inicjatywa dla Wielkopolski. Są to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na instalację fotowoltaiczną, która zostanie zamontowana na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ulicy Gosteńskiej. W ramach tej inwestycji zostanie zamontowanych łącznie 55 paneli o mocy ponad 22 kW oraz magazyn energii na 15 kWh. Instalacja, całkowity koszt to ponad 100 tysięcy złotych. Pozostałe środki będą pochodziły oczywiście z budżetu powiatu. Mamy nadzieję, że to w znacznym stopniu pomniejszy nam rachunki za energię elektryczną w tym budynku. Kolejna inwestycja w instalacje fotowoltaiczne to środki pozyskane przez szpital w Kościanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to kwota na 250 tysięcy złotych. Całkowity koszt inwestycji to ponad 313 tysięcy złotych. Pozostałe środki, wkład własny w wysokości 63 tysięcy, będzie pochodził właśnie ze środków szpitala. Tutaj powstanie naprawdę dość spora instalacja fotowoltaiczna, bo o łącznej mocy 48 kWh, 115 paneli i ta instalacja zostanie włączona jakby w system istniejących już instalacji w szpitala w Kościanie. Pozostając w tematyce odnawialnych źródeł energii, warto również wspomnieć o dotacji również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. To są dwie dotacje po blisko 190 tysięcy złotych na nasze powiatowe DPS-y, dla DPS-u Jarogniewice, DPS-u Mościszki. To będą dwie instalacje, które będą się składały po 44 paneli każda. W przypadku Mościczek ta instalacja będzie umiejscowiona na dachu budynku, w przypadku Jarogniewic ona będzie spoczywała na gruncie. Tutaj myślę, warto też zaznaczyć, że całkowity koszt wykonania tej instalacji w każdym z DPS-ów wyniesie po 237 390 zł, z czego 189 000 pochodzić będzie właśnie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wkład własny przy tym projekcie wyniesie 20%, czyli 47 478 zł. Podobnie jak w przypadku szpitala i ulicy Gostyńskiej i budynku starostwa przy ulicy Gostyńskiej, głęboko jesteśmy przekonani o tym właśnie zmniejszeniu śladu węglowym oraz o obniżeniu kosztów bieżących funkcjonowania obu budynków.